Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów, modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola się spełni na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj, i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Czym różni się modlitwa nas, chrześcijan, od modlitwy pogańskiej? Przede wszystkim różni się modlitwą, która jest przygotowaniem serca. To serce ma być sercem przebaczającym. Jeżeli w sercu brak jest przebaczenia, jest jakaś złość, jest koncentracja tylko na sobie, to tak naprawdę jeszcze to jest modlitwa pogańska. Natomiast serce, które przebacza i które kocha, jest sercem, które pragnie miłości Ojca. I zaczyna się modlić. Nie jest to serce gadatliwe, tylko serce modlące się. Bo może być, tak jak mówił Pan Jezus, taka sytuacja, że ten lud czci mnie wargami, a sercem jest daleko ode mnie. Poganie myślą, że przez wielomóstwo, przez wargi, przez tylko wypowiadanie słów będą wysłuchani. Natomiast tu potrzeba modlitwy serca. Serca, które jest zjednoczone z Bogiem, które nie jest skażone złością, nienawiścią, nieprzebaczeniem. Na początku warto sobie zadać pytanie, czy kiedy modlę się tą już taką od dziecka modlitwą Ojcze Nasz, czy jestem świadomy, do kogo się zwracam? Mówiąc słowo Ojcze, wielu z nas może mieć różne skojarzenia. Może być to wyobrażenie ojca, który jest nieobecny w domu, który porzucił, który się nie interesował, albo który był wybuchowy, który był nieodpowiedzialny. Oczywiście też mogą być i dobre wzorce ojca, ale może być na początku taki rodzaj przeszkody. Spotyka się młodych ludzi, którzy mówią, że gdy słyszą słowo ojciec, to mają złe uczucia. Dlatego potrzeba nam zobaczyć prawdziwe oblicze Ojca. Pan Jezus mówi, kto mnie widzi, widzi Ojca. Więc nie patrząc na naszych ziemskich ojców, tylko patrząc na Chrystusa, odkrywamy prawdziwe, miłosierne, kochające oblicze Ojca. Cała msza święta jest tak zbudowana, że kiedy przychodzimy do Chrystusa, to przez Chrystusa zbliżamy się do Ojca w Duchu Świętym, który jest miłością Ojca. I wszystkie modlitwy są skoncentrowane na Bogu Ojcu. Przez Chrystusa w Duchu Świętym. Kiedy mówimy Ojcze nasz, to mówimy, że nie jest to mój prywatny, osobisty, wymyślony przez nas samych na nasze potrzeby Ojciec, takiego, którego nam brakowało, ale mówimy, to jest Ojciec Kościoła, Ojciec wszystkich
ochrzczonych. Ojciec, który jest źródłem wszelkiego ojcostwa. Ojciec nasz, nas tutaj ludzi. Pan Jezus nigdy nie mówił razem z apostołami tej modlitwy. Kazał im się modlić, mówcie, Ojcze nasz, ale zawsze mówił Ojciec mój i Ojciec wasz. Nigdy nie mówił Ojciec nasz, ponieważ sam jest jednorodzonym Synem Bożym, a więc Bogiem wcielonym, który przyszedł z nieba, aby ogłosić, ustanowić Królestwo Boże. To imię Ojca ogłosić, bo było nieznane. Prawdziwe oblicze było zatarte. Ojcze, niech się święci Twoje imię i niech przyjdzie Twoje Królestwo, czyli panowanie Boga. Bóg nie tylko na pierwszym miejscu, ale jest jedynym Panem, jedynym tym, którego będę słuchał. Co to znaczy będę słuchał? Będę się modlił w ten sposób, że nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Panie Boże, mam takie i takie pragnienia, tak jak Pan Jezus to pokazał w Ogrodzie Oliwnym. Mówił, Ojcze, zabierz ode mnie ten kielich, ale dodał tak, jak w tej modlitwie, Ojcze nasz, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Niech Twoja wola się spełni na ziemi tak jak w niebie. To jest modlitwa chrześcijańska. Natomiast jeżeli nie chcemy tej woli Bożej, chcemy tylko forsowania naszej woli, może się okazać, że jesteśmy po prostu gadatliwi jak poganie i chcemy zagadać Boga, żeby nie poznać, jaka jest wola Boża. Pan Bóg chce się troszczyć o nas. Chce, żebyśmy bezpiecznie przeszli przez ten świat i doszli do nieba. Ten powszedni, codzienny chleb ma nas podtrzymywać tutaj na ziemi, a takim szczególnym chlebem staje się Chrystus eucharystyczny. Ten codzienny Chrystus, który jest na mszy świętej. Ale też jest w sakramencie pokuty i pojednania. W tymże sakramencie prosimy, przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy nam zawinili. To jest bardzo ważna modlitwa, dlatego że taką samą miarą, jaką my mierzymy, i nam odmierzą. A więc warto jeszcze raz sobie zadać pytanie, czy nie noszę w sobie, w sercu jakiejś złości, nieprzebaczenia. I wreszcie bardzo ważna modlitwa, która jest wręcz egzorcyzmem. Kończy się ta modlitwa słowami nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale zachowaj nas od złego. To jest egzorcyzm. Może też dlatego Jan Paweł II Różaniec nazwał egzorcyzmem, bo jest to prośba o uwolnienie, o to, żebyśmy byli zachowani od złego, żebyśmy nie ulegali pokusom. To nie jest prośba, żeby pokus nie było, żeby nie było ataku złego ducha, ale żebyśmy bezpiecznie przeszli przez próbę. Ojcowie pustyni mówili, że nikt nie dojdzie do świętości, jeżeli by nie miał pokus. To pokusy próbują jego wiary i w pewnym sensie przyczyniają się, kiedy on zwycięsko przechodzi przez te pokusy mocą Boga do świętości, do zjednoczenia z Bogiem. Dzisiaj prośmy w tej mszy świętej o moc Ducha Świętego dla nas, o moc dziecięctwa Bożego, abyśmy nie dali się zwyciężyć złu, ale mocą Chrystusa, jako dzieci Boże, zło dobrem zwyciężyli.